A moim i Państwa gościem jest Jan Buchała, starosta limanowski, kandydat Polski Razem do Europarlamentu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No panie starosto, trzecie miejsce na liście pana Gowina wysoko. No, cieszę się bardzo, że... Czy chciał pan wyżej? Jako osoba bezpartyjna otrzymałem tak wysokie miejsce i to dla mnie jest wielkie wyróżnienie. No sam pan powiedział, osoba bezpartyjna i znalazł się pan na liście Gowina, trzecie miejsce w okręgu małopolsko-świętokrzyskim. Dlaczego akurat ta lista? Dlatego ta lista, że jako patriota, samorządowiec, po prostu jestem zmęczony tą walką PiSu z Platformą. Uważam, że wszystkie partie, które są wiodącymi partiami w kraju, powinny dbać o dobro mieszkańców, a nie uprawiać polityki. Ale ta walka, o której pan powiedział, PiSu z Platformą, przeszkadzała panu w codziennej pracy, w pracy jako starosty limanowskiego? Częściowo tak. No bo to jest szczebel samorządowy. Tak, częściowo tak z tego względu, że dało się odczuć, że jednak ta część południowa Małopolski to jest bardzo prawicowa część, dużo ludzi, elektorat to jest pisowski i tu widać było po przydzielanych środkach. Dało się to częściowo odczuć. Natomiast mnie może o tyle było lepiej, że jako człowiek bezpartyjny miałem i przełożenie tak w Platformie, jak i w PiSie. Z tym, że stanowczo jestem przeciwny uprawianiu polityki, tak dużej polityki, tu kosztem społeczeństwa. Moim zdaniem powinno się przede wszystkim dbać o rozwój gospodarczy, o rozwój społeczny, a nie uprawianie polityki aż tak dużej. W środowisku Gowina szuka pan spokoju? Myślę, że tak, dlatego że powinna powstać jakaś alternatywa, powinna powstać jakaś partia typu PSL, żeby była oczkiem uwagi tych największych partii, żeby nie uprawiano polityki, przestano tej walki, tylko stworzyć coś, taką grupę ludzi, taką grupę parlamentarną, żeby myśleli o rozwoju właśnie dla naszego kraju. No i tak, pewne decyzje pan podjął, pan się zdecydował, partia się zdecydowała, startuje pan, jest pan na liście, miejsce trzecie. Można zadać pytanie, czy trochę pan się zmęczył samorządem? Nie zmęczyłem się samorządem, tylko po prostu zauważyłem, że w partii Gowina coraz bardziej aktywni są samorządowcy, wielu starostów, burmistrzów, wójtów, czyli to jest takie oddolne zmęczenie tą grą i walką polityczną. Jeżeli by tak nie było, to nie byłoby na listach tylu samorządowców. Proszę poczekać jeszcze jakąś chwilę, gdzie się zauważy, jak będę w wyborach samorządowych czy wyborach do Parlamentu Polskiego, że pojawią się nazwiska i twarze samorządowców. Jest to zjawisko, które było bardzo modne kilkanaście lat temu, kiedy tworzyła się wolna demokracja w kraju, kiedy też wójt mógł być posłem. Tak jest na przykład w Belgii, że wójt, burmistrz jest zarazem w parlamencie z parlamentarzystą i oddolnie wie, jakie są potrzeby społeczeństwa, umie wypracować to na swojej gminie, a później przenosić to odpowiednio tak, aby ustawodawstwo sprzyjało danej chwili, na obecną chwilę, żeby można było to dobrze służyć dla rozwoju danego. Tak, i zna pracę podstaw, ale przed chwilą pan powiedział o tym, że te znane nazwiska, znane twarze zobaczymy dopiero po wyborach, natomiast teraz patrząc, no możemy popatrzeć na różnego rodzaju sondaże, które dla partii Gowina no nie są aż tak bardzo optymistyczne. Co pan na to? Ja się nie boję tych sondaży, z prostego względu. Obserwuję od 12 lat. Przykładowo, PSL nigdy w roku wyborczym nie uzyskuje progu wyborczego, a od 12 lat jest oczkiem uwagi, jest koalicjantem, współrządzi państwem, a jakoś dziwnie w sondażach nie ma szans, aby wejść do Sejmu, więc ja jestem spokojny o wynik. Po to się zdecydowałem, aby wygrać i więc zrobię wszystko, dołożę wszelkich starań przez swoją pracę, przez swoje doświadczenie, aby można było skutecznie działać w Parlamencie Europejskim. No i pani starosto, właśnie, pan startuje w wyborach do Europarlamentu. Czym pan chce się wyróżniać? Albo co wyróżnia pana kampania i te argumenty i hasła, które pan głosi? Jako samorządowiec, poprzednio przedsiębiorstwa, chcę zadbać przede wszystkim o rozwój infrastruktury. O rozwój infrastruktury drogowej, czyli autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice miast. No ale to chyba wszyscy mówią. Wszyscy mówią, jakoś nie potrafię zrobić. Ja mam dość słuchania. A pan potrafił? Oczywiście, że tak. Mogę podać przykładem. Powiat limanowski jest jeden z nielicznych, albo jedyny w Polsce, że mamy 99
75% nowych nawierzchni drogowych. Mamy 75 km chodników, najwięcej w całej Małopolsce, poboczy, barier energochłonnych, czyli myśmy dokonali w ostatnich latach inwestycje drogowe na 172 miliony złotych. Pokazaliśmy współpracując z powiatem nowosądeckim, zrobiąc drogę przez Ujanowice do lotniska w Ostrosinie Dolnej, z powiatem bocheńskim, robiąc najkrótszą drogę z Limanowej przez Rybie, Tarnawę, Łapanów, Gdów, robiąc z powiatem myślenickim drogę Szczyrzyc, Porąbka, Raciechowice, Dobczyce do Krakowa. Czyli my na dole w samorządach udowadniamy, że jest to logiczne i normalne rozwiązanie, ale staramy się wspólnie, ponad podziałami politycznymi, dla społeczeństwa zrobić. Co przykładem może być moja ostatnia podróż z Warszawy do Kłodzka przez Łódź, słynną trasą Stryków, gdzie nie ma obwodnicy Łodzi, gdzie nie ma obwodnicy Bełchatowa, gdzie nie ma obwodnicy Wrocławia. Ile panu zajęło? No to trasa mi zajęła 5 godzin. A jeżeli bym jechał starą Gierkówką przez Katowice, zajęła mi 4 godziny. Więc gdzie tu jest logika? Ja powiem panu więcej. Kiedyś odwoziłem moich znajomych na lotnisko w Warszawie. Z Warszawy do Krakowa jechałem 6 godzin. W tym czasie moi znajomi dolecieli do Dubaju. Zgadzam się z tym, dlatego widać, że na dole w samorządach umie się racjonalnie gospodarzyć. Czyli jeżeli robię jeden odcinek, drugi, to go tak łączę, żeby służył. Więc te przykłady, które podałem... Infrastruktura, co dalej? Infrastruktura. Przede wszystkim stworzenie nowych miejsc pracy, ale nie na zasadę przez powiatowe urzędy pracy i inne instytucje, tylko pieniądze powinny iść do przedsiębiorcy. To przedsiębiorca najlepiej wie, jakie są potrzeby i jak te pieniądze spożytkować. Prosty przykład. Daje się kobiecie, która ma podstawowe wykształcenie, która nie umie wcisnąć guzika jednego na komputerze, robi się kurs komputerowy, bo ją potrzeba aktywizować zawodowo. Przychodzi... No, ale chyba nie chce pan powiedzieć, że to jest złe działanie, taka aktywizacja zawodowa, bo trochę nie rozumiem. Według potrzeb. Jeżeli ta kobieta chce iść i zostać na przykład sprzątaczką czy ekspedientką, dlaczego robi się, realizuje pewne programy i wiele takich grantów, to jest dłuższa rozmowa, to nie mamy na to czasu, jest niezgodnie do potrzeb rynku. Robić potrzeba najpierw badania rynku, jakich zawodów brakuje, jak kształcić, czyli lub przygotowywać. Chce pan odpowiednio posegmentować rynek pracy, zapotrzebowanie pod kątem możliwości. Dokładnie, dokładnie tak. I wracając do infrastruktury, przede wszystkim infrastruktura nie tylko drogowa, ale kolejowa i turystyczna. Tu są duże zaniedbania. Cała Europa, duży transport towarowy przekłada na transport kolejowy. U nas są niszczone drogi z tego względu, że nie ma tej możliwości. Musi być i kolejowy, tak turystyczny, jak i po prostu towarowy. Ponadto muszą być odpowiednie linie kolejowe, tak na przykład jest planowana linia Podłęże Piekiełko, granica państwa, to by przysporzyło ruch turystyczny, jak również towarowy i gospodarczo moglibyśmy się rozwijać. Na pewno muszą być większe szanse po to, abyśmy mogli promować polskie firmy na rynkach europejskich, czyli duże pieniądze dla dobrych firm, na innowacyjne technologie, na badania i na rozwój nowych produktów, tak aby konkurować równomiernie z krajami Unii Europejskiej. Przed oczami mam pana ulotkę wyborczą i rzecz, która od razu rzuciła mi się w oczy, to jest promocja prorodzinnych rozwiązań podatkowych. Zerowa stawka podatku VAT. Dokładnie, ja nie mogę zrozumieć, dlaczego myśmy się zgodzili. Pan myśli, że to jest realne? Jest realne, bo Anglia i Irlandia mają zerowe stawki VAT-u. Chyba nie można porównać gospodarki Anglii i Irlandii do gospodarki Polski. Co się dzieje w Polsce, jeżeli na nasze produkty, dobre produkty dla dzieci jest 23% VAT, a przykładowo mamy i opiekunki dla dzieci idą, kupują chińskie rzeczy. Chińskie, po pierwsze, nie wiadomo jakiego pochodzenia, czy to odpowiada przepisom i wymogom, a po drugie, to jest nienormalne, żeby zmuszać kogoś, zakładając tak wysoki VAT, do kupowania czegoś ze względu zubożenia społecznego, które nie powinno się działać. Proszę bardzo, nie musi być zerowy staw, ale niech będzie w porównaniu do innych państw, jak Niemcy, Holandia, Belgia czy inne państwa mają niższy podatek 18 i w różnych wysokości 16, 17, 18%. Myśli pan, że to zachęci singli do zakładania rodzin?
No na pewno, jeżeli będzie zerowy VAT, jeżeli proponujemy, aby macierzyński był płacony dla wszystkich matek pracujących, niepracujących, to powinno zachęcić, my powinni być prorodzinni, a u nas nie ma państwa prorodzinnego, u nas się dużo mówi. A jeszcze podatek dla osób, które nie mają dzieci? No nie, no to nie wchodzi w grę, ale powinno się sprzyjać tym, którzy po prostu mają dzieci, aby podatek na ubrania i inne produkty dla dzieci był zerowy. No niestety czas nas goni. Na koniec chcę jeszcze pana zapytać o dalsze plany w związku z wydobywaniem wód termalno-solankowych w Porębie Wielkiej, ponieważ koncesja już jest. Co dalej, jeżeli chodzi o, nazwę to, usługę turystyczną, uzdrowiskowo-rekreacyjną? Mamy koncesję na wydobywanie. W tej chwili kończy się projektowanie tej części leczniczo-balneologicznej i oprócz tego chcemy wraz z powiatem nowotarskim, nowosądeckim i gorlickim stworzyć tak zwaną drogę uzdrowiskową. Wyszedłem z tą propozycją, aby wykorzystać tężnie solankowe w Rabce poprzez kąpiele solankowe w Porębie Wielkiej, następnie wykorzystać Szczawę w powiecie limanowskim jako pijalnię wód, Krynicę, Muszynę, Piwnicę, Szczawnicę, a docelowo Wysową, gdzie teraz też będą się starać o źródła termalne, które już tam są, będą się starać o koncesję i to by był taki kompleksowa obsługa rekreacyjno-wypoczynkowo-zdrowiskowa. Kiedy te plany mogą stać się faktem? Już tak bardzo krótko. My zaczynamy w tym roku jako powiat limanowski budowę, natomiast droga do 2-3 lat powinna już być i myślę, że w najbliższej 5 lat jesteśmy w stanie te 3 powiaty bardzo ładnie współpracować, świadcząc kompleksowe usługi turystyczno-uzdrowiskowe. Jan Puchała, starosta limanowski, kandydat Polski Razem do Europarlamentu, był moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.